na trasę biegu Austriak. A czy Jarl Magnus Riber potwierdzi, że w tym sezonie jest faktycznie najlepszym skoczkiem wśród kombinatorów norweskich? Oj tak, oj tak! Przeskoczył skocznię w Ramsau. Była wprawdzie podpórka, z pewnością zauważą to sędziowie, ale 102 metry! Kapitalna próba Jarla Magnusa Ribera. No mógł tutaj Tom Hilde pokusić się o to, by decyzją szkoleniowca obniżać rozbieg swojemu podopiecznemu, no ale z drugiej strony widzieli norwescy szkoleniowcy, że wiatr dość silnie powiewa w plecy, że utrudnia rywalizację z zawodnikom, dlatego belka startowa pozostała na 18 poziomie. No i przeskoczył skocznie Jarl Magnus Riber. 102 metry. Owszem, oceny sędziowskie niskie, no bo była podpórka, ale i tak Jarl Magnus Riber wygrywa i to z przeogromną przewagą nad konkurencją. 142 punktu to jest nota lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. No i na trasę biegu ruszy 48 sekund przed Schmidtem.